Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 23, w wersetach od 13 do 25? Piłat zwołał arcykapłanów, przełożonych i lud. Powiedział do nich: przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako zwodziciela ludu, a oto ja, po przesłuchaniu go wobec was, żadnej z win nie znalazłem w tym człowieku, o którego oskarżacie. Herod również nie, bo odesłał go do nas. On nie uczynił nic takiego, co zasługiwałoby na śmierć. Dlatego ukarawszy go, wypuszczę. Zaczęli wszyscy razem krzyczeć: strać tego, a wypuść nam Barabasza. Został on wtrącony do więzienia z powodu jakiegoś rozruchu w mieście i zabójstwa. Wtedy Piłat ponownie mówił do nich, chcąc wypuścić Jezusa. W odpowiedzi oni wołali, mówiąc: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Po raz trzeci powiedział do nich: co więc złego ten uczynił? Nie znalazłem w nim żadnej z win, z powodu których zasługiwałby na śmierć. Dlatego ukarzę go i wypuszczę. Oni jednak napierali głośno, żądając, aby został ukrzyżowany. Wzmagały się głosy ich i arcykapłanów. Piłat wydał wyrok, aby stało się według ich żądania. Wypuścił im tego, który był wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo, o którego prosili, a Jezusa oddał na ich wolę. Rozpoczyna się ostatnia rozprawa. Po niej ma zostać ogłoszony wyrok. Piłat raz jeszcze przedstawia Żydom niewinność oskarżonego i podkreśla zgodność swojego osądu z osądem Heroda. A Żydzi nie dają się przekonać. Sprytnie wykorzystują widoczną obojętność Piłata w stosunku do Jezusa i rozczarowującą wyniosłość Heroda. Na każdorazowy sprzeciw sędziego odpowiadają krzykiem i za trzecim razem czytamy: rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. W końcu naród zwyciężył. Piłat ugiął się pod jego żądaniami i wypuścił na wolność Barabasza, który został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i morderstwa. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Piłat wypełnił ich żądanie, ale nie mógł uciec od odpowiedzialności, jaka ciążyła na nim za ten haniebny wyrok. Tak więc Rzymianie, których przełożonym był Piłat, stali się winni śmierci Pana Jezusa. I mamy tutaj odnośnik do Dziejów Apostolskich, 4 rozdziału, 26 i 27 wersetu. Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi. I psalmu drugiego wersetu. Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego.
Obok trzykrotnego potwierdzenia niewinności Pana Jezusa przez Piłata, werset 4, 14 i 27, podobnego stwierdzenia Heroda, werset 15, w rozdziale tym to samo potwierdzają jeszcze ukrzyżowany złoczyńca i rzymski setnik, werset 41 i 47. Pomimo tego Pan Jezus musiał oddać swoje życie. Dlaczego? Stało się to dla ciebie i mnie.